mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail, it's about time. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kate Lockwell nadaje na żywo ze statku kolonistów Skynyrd 2, krążącego po orbicie planety Meinhof. Donnie, liczba ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Floty statków z uchodźcami starają się znaleźć schronienie na planetach centralnych. Wiele statków nie dotrze do celu. Kończą się zapasy jedzenia, wody, gaśnie nadzieja. Kate, o pomocy dla tych planet porozmawiamy we właściwym momencie. Ludzie pytają, skąd miałaby nadejść pomoc. Uchodźcy liczą na wsparcie grup paramilitarnych i oddziałów rebelianckich, takich jak rakieterzy... Świetne Reynora, sprawozdanie, Kate. Na żywo ze statku uchodźców krążącego po orbicie Meinhof, gdzie wszyscy z napięciem oczekują powrotu sił Dominium. A już za chwilę komentarz Vermiliona. Uchodźcy, czy to na pewno nasze zmartwienie? Dusza człowiek z ciebie, Donnie. Witam wszystkim serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft 2. Słuchajcie, no niestety tym razem będzie bez kamerki. Kamerką mam delikatny problem, więc w tym odcinku i chyba w przyszłym też kamerki nie będzie, ale to chyba nie stanowi żadnej jakiejś przeszkody lub też problemu, żeby razem ze mną współuczestniczyć, słuchajcie, w StarCraft 2. Wings of Liberty. Zobaczymy, co tutaj mamy do... To już najęte. Piekielne psy. O kurwa. Piekielne psy. No, na razie, słuchajcie, zamknijmy. Tutaj mamy nowe laboratorium, a więc... Zobaczmy. Komandorze, artefakt został zabezpieczony i umieszczony w laboratorium. Muszę przyznać, że jego analiza podsunęła mi kilka niezwykłych pomysłów. Ej, powoli, Statman. Co masz na myśli, mówiąc projektami? Prowadzisz tu jakieś badania? No, jeszcze nie, komandorze. Potrzebuję paru dodatkowych okazów, żeby zacząć. Gdy je dostanę, będziemy mogli popracować nad naszym uzbrojeniem i taktyką. Nie mam nic przeciwko temu. Czego potrzebujesz? Mnóstwo rzeczy. Szczegóły znajdują się już w naszej bazie danych. Jeśli trafisz na coś podczas misji, zostaniesz automatycznie poinformowany. Dobrze już, dobrze. Tylko postaraj się przy okazji nie wysadzić statku, dobra? Okej, słuchajcie... Tutaj widzę, że możemy jakieś badania przeprowadzać. Zdobywamy punkty badań nad zergami, protosami. Ale zaraz zobaczymy. Konsola badawcza. No proszę. O, zergi. Wybierz obiekt do badań. Co tu mamy do wyboru? Wieżyczka Shrike. Każdy bunkier zostaje wyposażony w automatyczną wieżyczkę. Dobra. Bunkry otrzymują dodatkowe 150 punktów życia. No proszę. To wcale nie jest takie głupie. Wieżyczka? Wieżyczka czy dodatkowe punkty życia? Że niby więcej. Hmm.
jakąś tam siłę ma, ale widzę, że niezbyt duża. Dobra. No okej. Okay. To zrobiliśmy. Co my tu jeszcze mamy? Mam nadzieję, że to coś jest warte całego wysiłku. To naprawdę fascynujące, komandorze. Wstępna analiza sugeruje, że jego sygnatura energetyczna ma 10 razy większą moc niż inne znane pozostałości po obcych. Tak, no cóż, nie zaczynaj się czepiać, Stedman. Przy naszym szczęściu pewnie otworzy czarną dziurę i wchłonie statek. Rany. Nie wziąłem pod uwagę jego prawdopodobieństwa. Dobra, zobaczymy, co tu jeszcze mamy w zbrojowni. Dobra, zobaczymy. Baza. Bunkier. Wsunę do zasięgu. Żeby nie było... jest więcej. Też by nie było, słuchajcie, wcale takiej głupie. Lecą, lecą szybciej. 105, 85 pojazdy. Heliony zadają 10 punktów obrażeń, lekko opancerzonych. A wiecie co, bym tu się wstrzymał bardziej, chyba bym sobie wziął ten liczbę miejsc z punkcie. Kosztuje tylko 50 tysięcy koron, a to 40. Tylko tutaj, kurde, 85. No i było też niecel takiej typu, ale rzeczy co, na razie sobie damy spokój. I lecimy. Znalazłaś już miejsce dla swoich ludzi? Tak. Bezpańską planetę o nazwie Haven. Znajduje się niedaleko granicy świata Protosów, ale wydaje się dość bezpiecznym miejscem. Musi wystarczyć. Twoi ludzie przez jakiś czas nie powinni zwracać na siebie uwagi. Nie martwicie się, że koloniści mogą być zarażeni? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Każdy z nich jest zupełnie zdrowy. Mam taką nadzieję, Ariel. Protosi się nie cackają, kiedy widzą, że mają do czynienia z infekcją zergów. Może powinnaś zacząć szukać jakiegoś leku przeciwko temu wirusowi. Tak, na wszelki wypadek. Konwencjonalna wiedza medyczna mówi, że opracowanie leku jest niemożliwe. Wirus mutuje zbyt szybko. Mimo to zajmę się tym. Zrób co w twojej mocy. O nic więcej cię nie proszę. No dobra, to lecimy. Chłopaki z Mobiusa... Słyszałem, że słynny Jim Raynor... No dobra, słuchajcie, to lecimy. Nie ma co czekać. Tam jest. Tak jak mówili kolesie z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli... Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne biosygnatury zergów. Szlak by to. Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy musieli. Musimy tylko utrzymać obszar na szczycie świątyni, żeby zdążyć wydobyć artefakt. W takim razie wylądujemy tutaj i przebijemy się przez szeregi protosów, kiedy będą zajęci zergami. Zergi pokonają protosów. To tylko kwestia czasu. Lepiej, żebyśmy do tamtej chwili mieli już artefakt i odlatywali. No okej. Złe wieści? Od razu ruszamy. Zwarty i gotowy. Dołożyć komuś? Dobra. Tutaj nam na razie nie wiadomo. Tędy nie, ale tędy tak.
Zergów jest znacznie więcej niż protosów. Wygląda na to, że protosi zostaną wkrótce pokonani. Proszę, oto nasz plan. Musimy dostać się do artefaktu, zanim zergi zaleją całe to miejsce. Kurwa, łatwo ci powiedzieć, wiesz, brachu. Dobra, słuchajcie, budujemy. Niech się ładnie buduje. Ostrzeżenie. Za naszymi liniami obrony gromadzą się tropiciele protosów. Transmisja przechodzący. Mam dla ciebie coś nowego do wypróbowania, kowboju. Maruderzy. Najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym boom. Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty, słon. Pewnie, że najlepsza. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. Już tylko kile. Czekałem na ciebie. O kurwa. Pewnie. No a proszę. Maruderzy, tak? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? No dobra. Tutaj nie damy tych... RK. Musimy zaraz budować jakiś magazyn. Tu mi się robi. Dobra. Szkolenie maruderzy. RK gotowy! Zwarty i gotowy! Za mało minerałów. Dobra, no to tutaj ty tu chodź. Jesteś szefem. Jeszcze jedną jednostkę zaraz będziemy mieć. RK i tą jednostką właśnie zaczniemy budować. Magazyn. Bez magazynów niestety nic się tutaj nie zdziała. Tak jest! Potrzebne dodatkowe magazyny. Kurwa ma. No na całe szczęście to troszeczkę szybko idzie, więc... Gotowy do akcji! Rewelacja! Tutaj mamy jakiś relikt protosów. Potwierdzam. Nie mogę się doczekać. Dobra. Ta jest! Od razu budujemy kolejny. No pewnie. Dobra. Jest już lekarz. To co, budujemy tych maruderów, nie? Kurwa, tylko jednego będziemy mogli. No dobra, spoko. Widzę. Ja pierdolę. Co się dzieje? Ty tutaj leż. ERK gotowy. A ty? Tak. Czas tutaj. Ruszać. Śmiało. Dobra, kolejnego budujmy. Robi się. Uwaga. Wykryto falę ataku zerbu. Gdzie? O. Do mnie idę. Będą atakować? Będą, co? Energa gotowy! Co się dzieje? Słuchajcie, musimy postawić jakąkolwiek obronę. Dobra. To niech tu oni budują. A my jeszcze jedną weźmiemy. A! Wystraszyłeś mnie! I poczekamy chwileczkę tylko na minerały. I możemy zaraz stację inżynieryjną postawić, ale to za chwilkę. Gotowy do akcji! W szeregu, chłopaki! Lepiej, żebym tego nie żałował. Czekałem na ciebie.
Wydasz jakiś rozkaz? Się robi. Się robi. A! Wystraszyłeś mnie! Się robi, 125. Tutaj bardzo mamy mało tych minerałów. Kupa roboty, co? No ale to... Trudno, jakoś sobie z tym poradzimy, słuchajcie. ERK gotowy! Dobra, wydaje żeby minerały były zbierane. Kolejnego marudera sobie zróbmy. Śmiało! ERK gotowy! Jeszcze jeden. Ty tutaj chodź. No to słuchajcie, zaraz ruszamy. Wydasz jakiś rozkaz? Rozwalmy coś! Tutaj wcale nie mam ich dużo, wiecie, to jest... cholera największy problem. No, ale trochę tych też musimy... dziabnąć. Przyjedziesz? Przyjedziesz. A nie, nie przyjedziesz. Dobra. To zawiniemy. Teraz przyjedź. Okej. Tutaj może byśmy jakiegoś postawili. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra. To co, możemy? Możemy, dobra. No minerałki spływają, to jest bardzo ważne. Bunkier fajnie wygląda. Pomożesz komuś? No okej. Dobra, tutaj tylko trochę mi się zbuduje, to będzie... Co my tu mamy? A nie, dobra. Gotowy do akcji! Robi się! Na razie tych magazynów mamy, więc nie musimy... Jeszcze do minerałów puścimy ich. Jeszcze jednego marudera i ten... I ruszamy na protosów. Zobaczymy. Jak to nam się lepiej, uda? Żeby... ERK gotowy! Gotowy do akcji! No i też wieprzy mamy, więc... Czekałem na ciebie. Specjalna jednostka. Tempo, tempo, tempo! ERK gotowy! No, trochę już tego oddziału jest. Zaraz ruszymy. Minerały nam się wszystko tu ładnie robi. Dobra. Czasu nie mamy, słuchajcie, zbyt dużo. Nie chcielibyśmy, żeby Zergi nas zaatakowały. O kurwa. O kurwa. To faktycznie nie ma czasu. Okej. Okay. Jeszcze tego mamy, a mamy. Jest już lekarz? Już jest lekarz? Dobra. Czekałem na ciebie. Biorę się za to. A więc idźmy. Potwierdzam. Jasne. Trochę, słuchajcie, nam zginęło. No, nie ukrywam. Ulepszenie opracowane. Niedobrze. Ale my sobie, słuchajcie, weźmiemy... jeszcze dwie. Ja też sobie dziabniemy. Szeregu, chłopaki! Nie dobrze. Załatwione. Dobra. Tylko spokojnie.
spokojnie, coś się tak napali. Coś się tak napalił. Dwóch jeszcze musimy przywalić. Zaraz wyrwę chwasta! Dobra, to ja damy dwa... dwóch RK. Jednego puścimy do budowy, drugiego puścimy do gazu. Dawaj. Stawiam pierwszą kolejkę. Dobra. Tu już zaraz będzie. Tutaj musimy postawić, słuchaj. To twoja forsa. Magazyn. Bum, maleńka. Kurwa. ERK gotowy. No to słuchajcie, musimy, kochani. Wystraszyłeś mnie. Ostro przywalić. Marnujemy czas. Dobra, żeby to zrobić w miarę szybko, musimy wybudować jeszcze jedne koszary. To co pamiętam, słuchajcie, to kiedyś jak grałem, to się robiło tak, żeby koszar było jak najwięcej. Dobra. Wydasz jakiś rozkaz? Idziemy, bo oni są coraz bliżej. Nie mogę się doczekać. Przesunięto punkt kontrolny, więc możemy śmiało iść. Dlaczego? Rewelacja! Tu zaraz musimy, słuchajcie, im troszeczkę wspomóc. Cholera. Ulepszenie opracowane. Chodź tu, Maryś. Robi się! Idź chuj, tutaj nie. To będzie bez sensu. Rozwalmy coś! Tu już mam wszystko zrobione. Tutaj też. Dobra. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę. Już mamy. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Zaraz wyrwę chwasta! Okej. Jest już lekarz? Dobra, lekarzy też potrzebujemy. Słuchajcie, jakby nie było... O, relikt protosu, dobra. Gotowy do akcji! Rewelacja! Zbieramy te relikty. Jest już lekarz? Mogę się doczekać. Dobra. Potwierdzam. Tu już mamy. Tam sytuacja. Dobra, ty tutaj wracaj. Wracaj, kolego. To twoja czas ruszać. Potrzebne dodatkowe magazyny. A kurwa, już magazyny znowu widzicie. No masakrycznie zżera, to nie ma co. Lepiej, żebym tego nie żałował. Oczywiście. Tutaj chodźcie. Złe wieści? Tutaj też byś mógł jeszcze. Tak jest, szefie. Zaraz jeden. O, dobra. Tutaj chodź. Dobra, i tą armią chyba wyruszymy, nie? Potrzebne dodatkowe magazyny. 4, 2, 3, 4.
Zaraz będziemy mieć dwa. Tempo, 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 bracie, tempo. Jeszcze jeden. Czterech tu się mieści, dobra. O kurwa. Uwaga, idzie się. O, zaczyna się. Złe wieści? Pierdol. Śmiało. Tutaj byś mógł, wiesz, o właśnie, podejść tutaj z tej strony. Tempo, tempo, tempo! I tutaj jeszcze, słuchajcie, wieżyczkę jedną damy. Ta, ta! Rozwalmy coś! Dobra, idziemy. A tam widzę, że zergowie, kurde, też idą. To ostro idą. Gotowy do akcji! No teraz się będziemy mieć, słuchajcie, wszystko zabezpieczone. Nadgodziny! No to dobra, to słuchajcie, to my idziemy. Czekałem na ciebie. Wszystko mamy. 32 jednostki. Ta jest! Ruszamy. Chcesz ze mną zacząć, chłopie? Kurwa, tno. Pierdam. Mi się podoba. Biorę się za to. Wszystko, kurwa, niszczy. A bo wiesz, ci maruderzy są naprawdę. Dobra. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma na co czekać. O, a co tutaj się stało się? Baza, twoje ELK są atakowane. Się robi. Się robi. Nie mogę się doczekać. Dobra. Tempo, tempo, tempo! Wracamy i już nie chodzimy. Nie mogę się doczekać. Słuchajcie, do bazy. Rewelacja. Co to? O kurwa. Fiu, fiu, fiu. Moja ekipa jest w drodze po artefakt. Mamy to, po co przylecieliśmy. Zabierajmy się stąd. Zapomniałam już, jaki jesteś pomysłowy, Jim. Nie popełnię dwukrotnie tego samego błędu. Kerrigan.
Kerrigan. No proszę. Kerrigan przemówiła. To co, słuchajcie, lecimy dalej, co? Ta fabuła tak delikatnie się rozwija powoli, więc nie ma co narzekać. Ważne, że jest akcja.